Przed Państwem znajduje się jeden z ciekawszych zabytków naszego muzeum, czyli czerwony kij, który jest drzewcem legendarnej broni, którą wykorzystywał król Sobiestykow VII podczas bitwy o Selezmytanię. Dzięki broni, która była osadzona na tym drzewcu, pokonał 738 ludzi, 428 potworów i 312 debili. Broń niestety nie zachowała się w pełni, dlatego u nas w tej chwili jako eksponat wisi tylko drzewiec. Czy ktoś ma jakieś pytania? A po co tak naprawdę został ten topór stworzony? Znaczy powiem tak, głównie król używał tego do otwierania puszek z żarciem. Wiecie, no 5000 lat temu wynaleźli puszkowane żarcie, no i zapomnieli stworzyć otwieracze, więc używał siekiery. Witam wszystkich oprócz tych, których nienawidzę. Czas na kolejny odcinek, w którym zajmiemy się trochę praktyką, ale od strony teoretycznej, czyli osadzaniem broni na drzewcu, ale w sposób zewnętrzny. Jak oglądaliście moje filmy albo nie, i patrzyliście na bronie, no to były różne wersje osadzania broni drzewcowej, głowicy na drzewcu, tak? Były metody standardowe, czyli jak na przykład był tam chyba topór leśny, czy nie pamiętam jak on się nazywał, taki tomahawk, to on był po prostu złączony dwoma płaszczyznami, złapany z szywkami, zaklejony klejem do drewna i w miarę to zostało zrównane i farbą zalane. Druga metoda to jest po prostu monoblok, czyli bierzemy dużą dechę o dużej szerokości, o dużej długości, o odpowiedniej grubości i wycinamy całą broń z takiego jednego kawałka. No jest to bardzo czasochłonne i no przede wszystkim dlatego, że trzeba wyciąć cały kij, zaokrąglić go, a jeżeli to jest naturalne drewno, a nie sklejka, to jest duże ryzyko, że kij nie będzie idealnie okrągły tak jak tutaj, chyba że mamy tokarkę. I dużo drewna się zmarnuje. Tak naprawdę to nie, bo będzie się go wykorzystywało do innych projektów, tak? Ale chcemy zrobić topór, zostaje dużo drewna i trzeba zrobić kolejne broni, tak? Jakaś motywacja do pracy musi być. Są bronie osadzane tak jak młot kuwerski, czyli i też ta maczuga, którą jakiś czas temu robiłem, czyli osadzanie na taką literę V, czyli w kiju wycinany jest klin, czy tam antyklin, negatyw klinu w kształcie litery V, właśnie nacinany w ten sposób i na to jest osadzana jest głowica. Później to jest łączone wkrętami, gwoździami, czym tam popadnie, czy na wylot, czy nie. No i głównie tak naprawdę to są wszystkie metody. Teoretycznie, jeżeli chodzi jeszcze o broń drzewcową typu młot, taki gruby młot, tak jak jest młot pogromcy demonów, czy na przykład diamentowy topór, czy tam był rubinowy, nie, rubinowy młot, tak, ten bardzo stary, to tam po prostu kij jest węższy niż głowica, więc nawiercało się otwór i osadzało się to w środku ten drzewiec. Następnie albo po prostu samą siłą woli on się trzymał w środku, albo jeszcze się na wylot to przebijało gwoździem, żeby nie wyleciało sobie przez przypadek, gdyby nam odwaliło i byśmy postanowili użyć eksponatu do zamordowania kogoś. W tym przypadku jest trochę inaczej, ponieważ chyba, tak mi się wydaje, to jest pierwszy projekt broni drzewcowej, która ma osadzenie zewnętrzne, czyli ma obudowę, która zapewnia możliwość zrobienia broni bardziej trójwymiarowej, bo zazwyczaj, no jak oglądacie moje filmy, no to wiecie, że moje bronie są zazwyczaj płaskie. Jak duża część kobiet. Ale dzisiaj o kobietach nie będziemy rozmawiać. Płaskie są złe, takie z mniejszymi są lepsze. Złe są takie, które mają za duże. Chociaż dla niektórych nieważny rozmiar, ale właśnie proporcje są najważniejsze.
pupa i piersi muszą mieć odpowiednie proporcje i do ciała pasować, bo inaczej to będzie wyglądało źle. Według mnie. Jeśli chodzi o broń, przedstawię wam to z bliska na stole, jak taką rzecz się osadza. Pierwsza rzecz, którą może widzicie, w co wątpię, to są już otwory techniczne. Oczywiście nie zazbroję tego prawidłowo, bo nie będę rozmontowywać sznurka, na którym to wisi. Dobra, wyschło. Także przeniesiemy się na stół, albo i nie. Tak, może nie, po prostu może kamerę bliżej ustawię. W przypadku takiej broni odpowiednia jest precyzja, dlatego dane elementy muszą ze sobą w sposób prawidłowy pasować. Dlatego najlepiej jest to wszystko sobie pozaznaczać. Problem w tym, że po pomalowaniu kija nie widzę oznaczenia. Oczywiście to jest dopiero druga warstwa, więc jeszcze trochę przed nami, a raczej przede mną. I pierwszy element, o którym będę mówić, to jest właśnie część zewnętrzna. Części zewnętrzne mam dwie, które są oznaczone X-em i Y-kiem. Tak, to jest Y. W ten sposób wiem, jak osadzić broń. Przede wszystkim muszę określić sobie krzywiznę, którą stronę ma to iść. Z tego, co mi się wydaje, to powinno iść tak, że ostrze będzie w tamtą stronę. Tak mi się wydaje. I tak naprawdę muszę tylko określić, w którą stronę ma to iść. Także biorę sobie topór. No i muszę zamordować mojego mistrza, nauczyciela, tatę, bo za bardzo się postarał i za mocno wypolerował, bo ja ciąłem i ogarniałem, on polerował, także znaczki się zatarły i w sumie nie wiem, w którą stronę, kurde, to ma iść. Nie wiem, to jest, i jeżeli to jest X i to jest X, to wtedy robimy sobie takie coś. Tu jest dodatkowo w broni wcięcie, dzięki któremu można sobie to wpasować lepiej. Nie, wezmę sobie teraz śrubkę, o ile sięgnę, wezmę sobie te śrubki bliżej, bo zaraz powieszę cały ten topór i wszystko szlak trafi, poleci na ziemię. Bierzemy sobie topór, przyjmijmy, że to jest to i to jest X. To w takim razie, jeżeli to jest X, to wezmę sobie śrubkę, w ogóle widzicie, jak krzywo są te otwory, nieważne, wezmę sobie X i złapię sobie. Wydaje mi się, że chyba w tą stronę to powinno być osadzone. O, mam nadzieję, że się dziury nie zakleiły za mocno. O! No, dobra, i się cały paćka wyfarbił. Poczekajcie, pójdę po papierowy ręcznik. Ręczniczki sobie wziąłem, chyba tylko dwa. No dobra, nieważne. Wytrę to sobie trochę, bo mimo, że to malowałem jakieś 12 godzin temu, to jednak trochę się już zakleiło dziadostwo. Zobaczymy, czy wejdzie i będzie pasować drugi otwór. Tak średnio bym powiedział. Dobra, to spróbujemy to wsadzić od drugiej strony. Może tutaj będzie to lepiej pasowało. O! Zapowiada się obiecująco. O! Dobrze, tak ma być. Wytrę te śruby trochę, aczkolwiek tak się zaraz ubrócę. Na spokojnie, mam benzynę ekstrakcyjną gdzieś tam, tutaj w mieszkaniu. Tu sobie osadzimy trzecią. A, trzeciej nie osadzimy, bo jest sznurek, ale on nie powinien nam w niczym przeszkadzać. I teraz, gdy wiemy, że tu jest X, to X chyba jest z tamtej strony. Przyjmijmy, że tu jest X. Wtedy sobie to osadzimy tak. Wezmę tylko śrubeczkę i spróbuję to wsadzić. O, ładnie. Jeszcze drugą śrubkę. Tu akurat mam jakieś pierwsze, lepsze. O, i widzicie, pasuje idealnie. W ten sposób. Tak będzie wyglądać ten topór po złożeniu. Oczywiście jeszcze będzie druga strona. Tutaj już nie będę wam pokazywać, jak to będzie wchodzić, bo sobie jeszcze ubrudzę to wszystko.
Naznaczę sobie w sumie znaki, żeby już nie było problemu przy składaniu. I tak tych znaków nie będzie widać, bo wszystko pomaluję. A nie, tu Y. Y. No. Tu Y. A tu X. Aczkolwiek właśnie zastanawiam, bo prawdopodobnie sam kij pomaluję, żeby nie było problemu. A resztę pomaluję już, gdy będzie złożona. Ponieważ tutaj właśnie, tak jak widać na tym kiju, drzewcu. O! Sznur jest właśnie niewidoczny, tak? I miejsce, które jest praktycznie niepomalowane właśnie przez to, że jest to tak źle zrobione. No, nie chcę mi się na parę razy kija malować, bo to już była przesada. No to właśnie dlatego to będzie zasłonięte. Dlatego stwierdziłem, że nie będę sobie się tak męczyć, że złożę to, ponieważ no składając to po prostu to by się ciężej malowało. A tak to sobie stwierdziłem, że sobie pomaluję to na parę razy. W tej chwili akurat mi się nie śpieszy, mimo że teoretycznie dostałem jakiś tam projekt, to święto narodowe, dostałem jakieś tam prawie do zlecenie na projekt, ale na razie nie mam odzewu. Oczywiście nie pełna broń, tylko jakieś tam, można powiedzieć, surówka. No ale może coś z tego wyjdzie, więc na razie się nie śpieszę, póki tego zlecenia nie dostanę oficjalnie. Także, kurde, 10 lat chyba nie dostałem żadnego zlecenia, jak nie więcej, na zrobienie jakiejś broni z drewna. No, także w tym odcinku to było na tyle. Bardzo było fascynujące i mimo, że nie było żadnej praktyki w tym odcinku i robienia tego w piwnicy, w warsztacie moim kuźni, to i tak był trochę długi. Prawdopodobnie jakbym nagrywał, jak to robię, to jeszcze by mnie szlak 10 razy trafił, dlatego stwierdziłem, że najpierw zrobię, podenerwuję się sam, a później dopiero po prostu wam pokażę efekt końcowy. No i cóż, i prawdopodobnie za jakieś parę tygodni, miesięcy czy lat zobaczycie, jak ta broń będzie wyglądała, jak już ją skończę malować. Także w tym odcinku to było na tyle. Do zobaczenia i cześć!